Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na początek tylko przeczytam antyfonę na dzisiejszą liturgię. Na drugą niedzielę Wielkiego Posta. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Wszystko jasne. Wczoraj, odprawiając mszę w sobotę, to formularz już jest na tej samej stronie, co niedzielny formularz. I tak przeczytałem, nawet nie wiedziałem, że tak się złożyło. I uśmiechnąłem się w duchu. Rzeczywiście jakoś wszystko się zgadza, wszystko jakoś się ze sobą łączy. I to jest, myślę, niesamowite, bo nie dobierałem tych konferencji pod kątem tej niedzieli i akurat tego słowa. Bo dziś wpatrujemy się na koniec tych rekolekcji z Piotrem, Jakubem i Janem w przemienionego Jezusa. To też mi się wydaje, że to jest bardzo piękna Ewangelia, zwłaszcza na koniec rekolekcji. Wydarzenie, które czytamy, ma się wrażenie, że było bardzo krótkie, że było takie chwilowe, ale jakże ono było potrzebne. I tak samo można powiedzieć o naszych rekolekcjach, nie? Że one były krótkie, może chwilowe, ale jakże one były potrzebne. Gdy z obłoku odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Zaraz potem już nikogo nie wiedzieli, tylko samego Jezusa. I ta dynamika przywołuje też nam inną scenę. Scenę w niebo wstąpienia. Gdy apostołowie tak samo wpatrywali się w Jezusa, w niebo, w Jezusa wstępującego do Ojca, aż w końcu, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, dwaj mężowie w białych szatach powiedzieli do nich z wyrzutem: Mężowie z Galilei, dlaczego wpatrujecie się w niebo? I to jest też piękny obraz tego, że trzeba zachować w sobie to doświadczenie wiary, to doświadczenie takiej widzialnej chwały Jezusa. Ale z drugiej strony też trzeba uważać na takie zbytnie zapatrzenie się w niebo. No bo można przeoczyć wtedy tą codzienną i nieraz ukrytą obecność Chrystusa w naszym świecie. To jest też ciekawe, czytając nawet ten fragment, że jest napisane, że Piotr powiedział to zdanie, że dobrze, że tu jesteśmy, ale potem ewangelista Marek dodaje: Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Może też ta tajemnica ukrytego Boga, Boga z pozoru nieobecnego, jest też nam potrzebna po to, abyśmy tego Pana Boga się nie bali. Abyśmy właśnie
z taką bojaźnią, ale z taką ufnością Go szukali. Ale wiemy, że z każdej góry, również z góry Tabor, zawsze droga prowadzi w dół, prowadzi do doliny. Czasem to może być ta ciemna dolina z psalmu 23 o dobrym pasterzu. Czasem może ta droga prowadzi do ogrodu Getsemani, ale przecież to jest droga naszego życia. I również droga naszej wiary, w której światło i ciemność się ze sobą przeplatają. Tak jak przeplatały się w życiu Jezusa. Kto z nas był już na jakichś rekolekcjach, to myślę, że też wie, że tak naprawdę prawdziwe owoce rekolekcji okażą się po ich zakończeniu. Teraz może był właśnie czas tego zbierania, ale dopiero w naszej codzienności okaże się, czy te wszystkie duchowe przeżycia, których tu doświadczyliśmy, a po godzinie świadectw i też ufam, że tak jest, że rzeczywiście doświadczyliśmy tego spotkania, bliskości z Bogiem, czy one wydadzą rzeczywiście prawdziwe owoce w naszym codziennym, zwykłym i chcę mówić szarym życiu, czy nie okażą się właśnie takim pustym balonem napompowanym emocjami. Aby tak było, to trzeba mieć właśnie stale wpatrzony wzrok, utkwiony wzrok w Chrystusa przemienionego, to znaczy zmartwychwstałego. I tego samego Chrystusa przemienionego spotykamy przecież w każdej Eucharystii. Spotykamy Go w swoim świętym Słowie, w sakramentach i również we wspólnocie, również w ziemi Boga. Nie zawsze jest On widoczny, dlatego właśnie niech nie znika z naszych ust to zdanie: szukam, o Panie, Twojego oblicza. Czasem to oblicze Chrystusa kryje się w drugim człowieku i co najciekawsze, my możemy Go nie rozpoznać. Uderzające jest w przypowieści o sądzie ostatecznym, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, oddzieli jednych od drugich, jak wtedy ci sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, nagim i tak dalej? Czyli widzimy, że oni w takim razie w tych swoich dobrych uczynków nie spełniali ze względu na miłość Chrystusa, że widzieli w Nim cierpiącego Chrystusa, ale ze względu po prostu na tych ludzi cierpiących. I nie rozpoznali w tych ludziach Chrystusa, może nawet o Nim nie słyszeli. I to jest ciekawe, bo nie chodzi mi też o to, że wystarczy być dobrym człowiekiem, że wiara jest niepotrzebna, nie. Ale chodzi bardziej o pytanie, czy właśnie w tych sprawiedliwych, którzy robili coś dobrego, nie wiedząc, nie znając Chrystusa, nie tli się właśnie takie pragnienie, pewna tęsknota albo jakiś zaczątek małej wiary. Może wiary tak małej, że nie jest się jeszcze gotowym przyłączyć do tej widzialnej wspólnoty wierzących chrześcijan. Ksiądz Tomasz Halik w jednej ze swoich książek prowadzi dość taki ciekawy wywód, sam nawet mówi, że dosyć kontrowersyjny, na podstawie przypowieści Jezusa o wierze, jak ziarnko gorczycy. Gdy Jezus mówi do apostołów: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Ja zawsze rozumiałem ten fragment, że wystarczy mieć tak malutką wiarę jak to ziarnko gorczycy, a już będziemy takich wielkich rzeczy dokonywać. A właśnie Tomasz Halik zadaje pytanie, czy Jezus nie mówi, że nasza wiara jest zbyt wielka, że właśnie będzie zdolna dokonywać tych niezwykłych czynów dopiero wtedy, gdy będzie tak mała jak ziarnko gorczycy. To znaczy, czy nasza wiara nie jest czasami zbyt ociężała, zbyt taka nabrzmiała przez nasze różne wyobrażenia, jak to powinno wyglądać, jak zostaliśmy wychowani, że ta wiara nie jest taka zbyt nasza, zbyt ludzka. Bo wiara będzie żywa dopiero wtedy, gdy stanie się Boża. To znaczy, gdy stanie się mała, słaba, niedorzeczna. Przecież w taki sposób objawia się Bóg. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze wprost, że Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Być może taka wiara jest miła Panu Bogu. Wiara niepozorna,
Właśnie ta dziecięca droga świętej Tereski, o której też była mowa w czasie tych konferencji. Wiara prawdziwa jest wiarą cierpliwą. Tak jak w cierpliwości wobec drugiego człowieka, zwłaszcza właśnie wobec jego wad, słabości, przejawia się nasza miłość, tak w cierpliwości wobec tego, co dla nas trudne, co niezrozumiałe, przejawia się nasza wiara w Boga. I warto potraktować tą cierpliwość jako dar od Boga, jako właśnie to drewno na ognisko, które czeka na Bożą iskrę, aby rozpalił się ogień Ducha Świętego. Albo właśnie tak jak ksiądz Mateusz mówił w piątek, może takie drewienko do tego malutkiego ogniska, które się ledwo tli. Ta właśnie wiara cierpliwa. Może po to Pan Bóg dał nam cierpliwość wobec Niego samego, abyśmy Go poznali, gdy wreszcie zawoła nas po imieniu, tak jak zawołał Zacheusza. Cierpliwość broni nas przed zbyt łatwymi, zbyt pochopnymi odpowiedziami. Cierpliwość pomaga nam przetrwać właśnie tą ciemną noc wiary, tą ciemną dolinę, którą nieraz idziemy. I skoro Bóg okazuje nam tak wiele cierpliwości, bo przecież zawsze, gdy do Niego wracamy, chociażby w sakramencie pokuty, to czy my nie powinniśmy okazać Mu choć trochę tej naszej ludzkiej cierpliwości w chwilach mroku, w chwilach pustki? Ksiądz Halik napisał, że czekanie na Boga nie odbywa się jedynie w przedsionku wiary, ale jest częścią serca samej wiary. To, o czym też już była mowa. Już sama cierpliwość wobec Boga, sama tęsknota za Nim, samo poszukiwanie Boga już jest częścią naszej wiary w Niego. Czekanie na Boga jest jak czekanie na oblubieńca. W Pieśni nad Pieśniami znajdujemy te słowa tęsknoty, jakimi zwraca się oblubieniec do swej oblubienicy, a które posłużyły też za tekst tego kanonu, który myślę, że dobrze znamy, chociaż nie śpiewaliśmy w czasie tych rekolekcji. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos. Było? Przepraszam, dobra, zwracam kolor. Na pewno coś robiłem ważnego w tym czasie. Ale właśnie, no Bóg przemawia do każdego z nas. I ten Jego głos czasami może być w jakiś sposób zanieczyszczony, zniekształcony. Czy to przez miłość własną kaznodziei, który głosi, czy przez troski tego świata, które zagłuszają to słowo, jak to, te ziarna, które Bóg sieje. Ale co jest też ciekawe i niesamowite, to, że Bóg nie przemawia do nas tylko swoim słowem. Ale myślę, że to też na tych rekolekcjach wybrzmiało, że Bóg przemawia do nas również swoim milczeniem. Że nie przemawia jedynie swoją bliskością, ale przemawia również swoim oddaleniem. I myślę, że tak musi być, chociaż to jest trudne. Jeśli nasza wiara jest żywa, to ma swój wdech i wydech. I nie wiem, czy w czasie tych rekolekcji Bóg przemówił do Ciebie swoim słowem, czy może właśnie paradoksalnie swoim milczeniem, ale ufam, że pozwolił Ci zobaczyć, czy jesteś w drodze na górę Tabor, czy jesteś już właśnie w drodze powrotnej, a może jesteś na tym szczycie tej góry, gdzie mówisz, jak dobrze mi tu być. Warto więc nasłuchiwać ten głos Boga, zwłaszcza w tych, którzy doświadczają Jego milczenia, oddalenia, którzy stoją daleko od bram Kościoła, którzy są na tych obrzeżach Kościoła, właśnie w tych Zacheuszach. Bo przecież oni również wpatrują się, co prawda z drugiej strony, z ciemnej doliny, ale przecież na tę samą górę. Na górę osłoniętą obłokiem tajemnicy, jak w dzisiejszej Ewangelii. A czyż tajemnica nie jest, jak powiedzieliśmy na pierwszej konferencji, istotą Boga? Więc z tą tajemnicą was zostawiam. Boga objawiającego się i jednocześnie zakrytego. Boga, który jest daleko i który jednocześnie jest samą bliskością. Życzę sobie
i wam, również wam jako wspólnocie Ziemi Boga, tego zapatrzenia się w Boże oblicze. Nie przestawajmy go szukać, bo on daje się odnaleźć. Szukam, o Panie, Twego oblicza. Twego oblicza nie zakrywaj przede mną. Amen.